Driftowanie w BMW Drive jest dziwne. Bardzo lubię jeździć w tej grze samochodami, po tych mapkach włączać sobie ruch uliczny, zderzać się i tak dalej, ale driftowanie jest dziwne. Ktoś mógłby powiedzieć, ale czekaj, no fizyka jest tutaj idealna, można latać samolotami, można jeździć samochodami, można nawet pływać łodziami, jak ktoś sobie wgra odpowiedniego moda. Ale właśnie sama jazda jest nie najlepsza. Jeszcze tutaj czegoś brakuje. Ostatnio wbiłem sobie do Assetto Corsy, przejechałem kilka wyścigów, kilka torów i kilka różnych mapek zwykłymi jakimiś samochodami, po prostu jeżdżąc, a potem wziąłem jakiś samochód driftowy i zacząłem driftować i czułem się jak ryba w wodzie. Wiadomo, te drifty nie były jakieś cudowne, teraz sobie zresztą przejdziemy do Assetto Corsy i pokażę wam, o co chodzi. Tutaj spędziłem jakieś 30, 40 chyba nawet godzin na samej nauce driftu, sam sobie przygotowałem samochód i nawet jako tako mi wychodzi. To jest jeden z moich samochodów driftowych, on jest akurat słabiej zrobiony. Samochody przy wyższych prędkościach podczas driftu są mega, mega, mega nerwowe. Ciężko je opanować, ciężko jakoś ten drift utrzymać i nie driftuje się przez to przyjemnie. Zwłaszcza jak mamy jakieś takie mocniejsze auto, lżejsze. Prowadzenie samych samochodów nie jest najgorsze. Jeśli chcemy zrobić jakąś ewolucję, jakiś drifting, jeśli chcemy zrobić z samochodem coś takiego nietypowego, wtedy zaczynają się w grze problemy. I tutaj mamy taką też mapkę stworzoną przez jakiegoś modera. Bardzo fajna jest ta mapka, jedna z takich lepszych. Ale te drogi tutaj, one są, zwłaszcza na zakrętach, jak się jedzie pod górę, są takie kanciate. Tak, są takie, no nie są doskonałe i wiesz, zależy się od tego, jakiej jakości moda sobie pobierzemy. No te mapki mogą być tutaj różne, ale przeważnie te mapki są po prostu słabej jakości, stworzone przez tam kogoś. Natomiast w Assetto Corsie tam mamy naprawdę scenę moderską zajebiście rozwiniętą. I mówię tutaj o tym dlatego, że BMW Drive jest grą moim zdaniem jedną z najtrudniejszych gier, w których można driftować ze względu na tą słabo rozwiniętą scenę moderską. I ktoś powie, czekaj, repozytorium jest tak bogate, różne mody i tak dalej. Tak, ale głównie większość tych modów są po prostu słabej jakości. Nawet te w repozytorium, które można pobrać bezpośrednio z gry, te modyfikacje, one już przeszły jakąś tam weryfikację. Natomiast te mody, które są gdzieś tam na stronkach, no to one są już jeszcze gorszej jakości, nie? I mówię tu o tym dlatego, bo to też wpływa na moje takie odczucie z driftowania w BMW. A naprawdę spędziłem tutaj dużo czasu, dużo frustracji, dużo grzebałem w samochodzie, nawet sobie pobrałem jednego moda samochodu driftowego, którego generalnie było mi trudno znaleźć. I to nawet nie jest całkowicie oddzielny samochód, tylko to jest modyfikacja samochodu, który już jest w grze. I ten mod został stworzony w taki sposób, on chyba został zrobiony pod pada typowo. Bo tutaj wystarczy, że tak skręcę kierownicą, już mam maksymalny skręt, nie? Ja tylko taki ruch kierownicy, tak jakbym grał na jakiejś kierce z obrotem, nie wiem, 360 stopni na przykład, nie? Tak ten samochód jest skonfigurowany. Zrobiłem swoje od podstaw auto, w sumie jest to ten sam model, tylko inny config. I tym driftuje mi się jak do tej pory najlepiej, też mam tutaj sekwencję. O, tutaj widzę, że jakiś zakręt jest, spróbujmy go machnąć. O, tu była akurat moja wina, nie? Zakręt był w miarę równy, ale tu mamy coś ciekawego, patrz. Zobacz, jaki podjazd. Ledwo się wspiął. Mam tu 3-litrową rzędową szóstkę. Bez doładowania. I powiem wam, że naprawdę mocniejsze silniki... O, przegrzał mi się nawet, czyli jeszcze musiałbym sobie dodatkowe chłodzenie jakieś zainstalować. Mocniejsze silniki są już praktycznie niemożliwe do opanowania. Jest naprawdę mega, mega ciężko, żeby cokolwiek zrozumieć, co się z samochodem dzieje. Przy wyższych prędkościach fura jest mega nerwowa, tak? Mimo, że to jest najlepszy wóz, jaki udało mi się zrobić. Na pewno ktoś, kto spędził, wiesz, więcej czasu w BMW i robił już trochę tych samochodów driftowych, bardziej by ogarnął
dostosowywanie tych samochodów do driftu, ale z rozmowy z moimi widzami na streamie, którzy dużo grają w Bimenji, wszyscy byli zgodni, że w tej grze driftuje się mega ciężko. No, i tutaj mamy Assetto Corse, mapka stworzona przez jakiegoś fana, jakiegoś modera. Mam ze sobą Subaru, zrobione z konwersją napędu. I od pierwszych metrów przejechania tym samochodem jestem w stanie go naprawdę fajnie wyczuć. Zobacz, to jest jakieś rondko tutaj dookoła komina, czy dookoła jakiegoś teleskopu radiowego, nie wiem. I cyk, pierwsze rondko od razu zrobione. Bimenji Drive, niewykonalna sprawa, nie? Jakimkolwiek samochodem, nawet przygotowanym do driftu, nie byłbym w stanie tego zrobić. Nawet gdybym miał tam samochód zrobiony przez jakiegoś modera, jak wam pokazywałem, nie? No nie byłbym w stanie i ciu. Tutaj jakimś losowym samochodem z losowej paczki, pierwszej lepszej, która mi się trafiła w internecie, jestem w stanie samochód opanować i czuję go doskonale. Zresztą nawet nie chodzi tutaj o drifting, tylko nawet taką zwykłą jazdę. Jak wsiadłem sobie do M4 bodajże, jechałem na Shutoko, to jechało mi się nią po prostu bardzo fajnie. Ta kierownica reagowała tak, jak powinna reagować. Wiedziałaś, co się z samochodem dzieje. Jest nieporównywalnie lepiej. W Assetto trochę czasu spędziłem i wiem, czego się spodziewać po tej grze. I to jest gra, w której, którą jak sobie zagrasz, to inne gry będziesz chciał ustawiać w taki sposób, żeby driftowało się właśnie jak w Assetto Corse z tymi modami driftowymi, nie? Widziałem właśnie taką kłótnię osób gdzieś tam na Instagramie konkretnie, że Bimenji Drive to jest taki właśnie symulator, w którym wszystko możesz sobie symulować. Jeździ się tam, jak sobie grę ustawisz, tak będziesz sobie jeździł, nie? I myślę, że coś w tym jest, że można sobie tam ustawić, ale jednak tutaj lata... Oj... Tutaj lata doświadczeń i prawdziwych drifterów i moderów pod kątem ustawiania tej gry, tak żeby driftowało się fantastycznie, robią swoje i jednak ta gra na pewno pod tym kątem będzie dużo lepsza. Mamy jakieś takie zawijasy. Jezu, jak ostro. O. Jakbym się tu urodził. Także czekamy na grę, w której będzie prowadzenie samochodów jak w Assetto Corse i zniszczenia jak w Bimenji Drive. Trzymajcie się. Do następnego. Hejas.